Ostatnio mówiłem wam, w jaki sposób astronomowie oceniają odległości do najbliższych gwiazd, a więc tych gwiazd, które przeważnie świecą w naszej galaktyce, bo one są nam dosyć bliskie. I wtedy metoda paralaksy pozwala bardzo dokładnie ocenić odległość. Ale jak zauważyliśmy, jest to bardzo uzależnione właśnie od dokładności sprzętu i dokładności tych obserwacji. Tak więc kąty paralaksy były. Naprawdę bardzo małe, mimo że odległości do gwiazd nie były takie kosmiczne. No i tutaj nasuwa się pytanie, czy metoda paralaksy zadziałałaby, jeżeli zmierzylibyśmy odległość, chcielibyśmy zmierzyć odległość do najbliższej galaktyki, czy do jakiejś bardziej odległej, chociaż przy najbliższej galaktyce, też byśmy mieli problem i to spory, ponieważ sprzęt już nie jest aż tak dokładny. No i tutaj z pomocą przychodzą nam gwiazdy zmienne. Pewne historyczne odkrycie, przypisuje się pani Henriette słon levitt pani, która analizowała obserwacje i współpracowała m.in. z panem Pickeringiem, słynnym harwardzkim astronomem, zajmowała się głównie właśnie analizą widm gwiazd, analizą obserwacji i podczas tych obserwacji, badając m.in. wielki i mały obłok Magellana, Czyli pobliskie nam galaktyki, widoczne z nieba południowego. Tak więc, jeżeli ktoś z Was kiedyś będzie miał okazję obserwować niebo z półkuli południowej, to na pewno zauważy wielki i mały obłok Magellana nasze kosmiczne sąsiadki sąsiadki naszej galaktyki. Obserwacje, które były przeprowadzane przez, czy analizowane przez panią Luit, były w czasach, kiedy ludzie nie zdawali sobie sprawy jeszcze z tego, że te obłoki tutaj to galaktyki. W ogóle ludzie nie zdawali sobie jeszcze sprawy z tego w tamtych czasach, że nasza galaktyka nie jest jedyną galaktyką. Wtedy myśleli, że jest tylko Droga Mleczna, a te obłoki, jak na przykład Wielki i Mały Obłok Magellana, to tak naprawdę ogromne skupiska gwiazd w naszej galaktyce. No, bo wtedy nie było tak dokładnych narzędzi, nie było dobrej metody, która pozwoliłaby wyznaczyć dokładne odległości do gwiazd, które znajdują się właśnie w tych obłokach, jak to wtedy nazywano. Mamy tutaj taki schematyczny rysunek pokazujący naszą Drogę Mleczną. Wielki i mały obłok Magellana. Tak więc są to nasze kosmiczne sąsiadki. Bardzo małe w porównaniu do naszej galaktyki. Ale na czym polegało odkrycie Pani Henriety? No więc tak. Zaobserwowała pewne gwiazdy zmienne, które nazywają się cefeidy. Cefeidy to takie bardzo charakterystyczne gwiazdy. Gdyby narysować schematycznie, jak wyglądała ich obserwacja czy zmienność, bo to są gwiazdy cyklicznie zmienne, to narysuję ją w taki no, bardzo schematyczny sposób. Więc ten okrąg nie przedstawia oczywiście wielkości gwiazdy, tylko jej jasność. Gdybyśmy pewnego razu zaobserwowali taką Cefeidę, czyli gwiazdę zmienną typu Cefeida, za jakiś czas znowu byśmy zaobserwowali ją, ale zauważylibyśmy, że spadła jej jasność. Później, po takim samym okresie czasu, znowu ta jasność wzrosła. Później spadła znowu do takiego samego poziomu jak wcześniej, po takim samym, dokładnie takim samym okresie czasu. Powiedzmy, że pomiędzy takimi spadkami jasności i skokami jasności yy, Mija 3 dni. 3 dni tutaj, to tu również. I tutaj. Tak więc okres naszej cefeidy, czyli od maksimum jasności do kolejnego maksimum, to 6 dni. Nasza cefeida, nasza gwiazda zmienna, ma okres 6 dni. Tak więc co 6 dni następują maksima jej blasku, albo też minima. Tak więc. Tutaj nie jest narysowana wielkość gwiazdy, tylko pokazana jej jasność. Raz jest jaśniejsza, za chwilę trochę mniej jasna. Nie można powiedzieć ciemniejsza, trochę mniej jasna. Później znowu jaśniejsza i te zmiany następują bardzo cyklicznie, dokładnie co ten sam okres czasu. I tutaj taka ciekawostka. Cefeidy to spore gwiazdy w porównaniu do naszego słońca. Mają masę od 5 do 20 słońc. Tak więc są znacznie większe od naszego Słońca, wykazują zmianę jasności co jakiś okres czasu. Ten okres może wahać się od kilku dni do kilku nawet miesięcy. No i ta pani, pani Henrietta słon levitt zaobserwowała, że takie gwiazdy, że ich jasność wzrasta liniowo z okresem z okresem po prostu ich zmian jasności. A więc, im dłuższy był okres zmian jasności, tym względna jasność takiej gwiazdy była większa, ale dokładnie określona. Także, jeżeli wiemy, że okres naszej cefeidy to 6 dni, a więc tutaj, no to znamy jej dokładną względną jasność, prawda? Z takiego wykresu. Ten wykres jest w skali logarytmicznej. Jest tutaj liniowy. Skala logarytmiczna działa w ten sposób, że tutaj mamy okres 1 dnia, 10 i tutaj przy takiej samej odległości na osi mamy już okres 100 dni. Tak więc jeden taki skok tutaj to nie jest co 10, tylko co 10, tutaj co 100 i tak dalej, i tak dalej. Skala logarytmiczna polega na tym, że logarytm z 1 będzie 0, logarytm z 10 1, logarytm ze 100 będzie już 2. I tak dalej, i tak dalej. Po to po prostu, żeby ułatwić sobie rysowanie takiego wykresu, i jego odczytywanie również. No dobrze. Skoro znamy okres naszej cefeidy, czy jakiejś obserwowanej cefeidy, znamy ją jej względną jasność. No to możemy to odnieść do obserwacji jakichś odległych cefeid, na przykład w innych galaktykach. Cefeidy są bardzo jasnymi gwiazdami, mogą zmieniać swoją jasność o. Kilka rzędów wielkości gwiazdowych. Tak więc bardzo zauważalna różnica. No ale weźmy sobie jakieś dwie przykładowe gwiazdy. Jedną narysuję tak, a drugą tak. Kiedy obserwujemy dwie gwiazdy, no to widzimy, że jedna jest jaśniejsza, prawda? Jaśniejsza. Ale trzeba by na pewno. A może znajduje się bliżej nas? No właśnie, gdyby wziąć dwie takie same latarki jedną ustawić trochę bliżej, drugą trochę dalej no to ta dalsza wydawałaby się trochę mniej jasna, prawda? Ale tak naprawdę jest dokładnie tej samej jasności. A więc nie możemy powiedzieć, że ta gwiazda jest jaśniejsza. Tak, gwiazda może być tak naprawdę mniej jasna od tej, a znajdować się znacznie bliżej nas. Gdy wyznaczymy odległość do jakiejś Cefeidy w naszej galaktyce metodą paralaksy, a więc ta odległość nie będzie aż tak ogromna jak odległość do sąsiedniej galaktyki, zmierzymy dokładnie tą odległość, będziemy znali jasność takiej Cefeidy. No to obserwując Cefeidę w innej galaktyce, Mierząc jej okres zmienności, mierząc też okres zmienności cefeidy w naszej galaktyce, będziemy mogli porównać, ile razy słabsza, czy ile razy słabiej świeci. Wiemy, ile razy słabiej świeci ta cefejda obserwowana w innej galaktyce. Znamy jasność cefeidy w naszej galaktyce, no i znamy dokładną odległość do tej cefeidy. A więc, znając tą odległość i to, ile razy słabiej świeci ta cefeida w innej galaktyce, możemy bez problemu określić, i to nawet z małym marginesem błędu, jaka jest odległość do sąsiednich galaktyk. Jednak o tym dowiecie się już za jakiś czas w kolejnych filmach. Tutaj przybliżyłem Wam tylko historię Pani Henrietty i Epokowego odkrycia, które pozwoliło stwierdzić, że no właśnie, te obłoki to są sąsiednie galaktyki oraz pozwoliło też ocenić dokładnie odległości do sąsiednich galaktyk.